W kolejnym odcinku z gry Kocham Konie 2. Wiem, że dawno nie było tej gry, dlatego właśnie powracam i zaczynamy. Najpierw sobie zajrzymy do naszego konia, czy jest gotowy, czy nie trzeba się nim zająć, ale widać, że nie, także możemy rozpocząć kolejny trening. Kontrola prędkości. Mamy trening dzisiaj. Teraz musi się nauczyć kontrolować prędkość konia. Dobra, czyli musimy po prostu zbierać gwiazdki, które odpowiadają danemu kolorowi. Możesz zbierać zielone gwiazdki tylko podczas stępu. Trochę jest szybko, więc... Trochę chaotycznie to było. Czasami nie można wykierować się do końca. Możesz zbierać czerwone gwiazdki tylko podczas cwału. Zawsze myślałam, że to jest galop, a to jest cwał. Tak, wszystkim się to zdarza. Tak, trzymaj. Naprzód. Świetnie. Co za piękność. Chciałbym to zobaczyć jeszcze raz. Widzicie, jak jestem opanowana, to daję radę, także jest okej. To było piękne, po prostu piękne. I tak jesteś najlepsza. Tak. I tak jesteś najlepsza. No, nie było najgorzej. 81 na 95 gwiazdek. Ale musisz jeszcze poćwiczyć. No tak. Nie poszło ci zbyt dobrze, musisz jeszcze poćwiczyć. Czyli tak naprawdę musimy powtórzyć tą lekcję. Tak. Więc może spróbujemy jeszcze raz. Może teraz będzie lepiej. Myślę, że będę próbowała ze stępa wszystkie zbierać te złoto, znaczy się. Może będzie mi łatwiej. Powolutku, niezbyt szybko. Możesz zbierać zielone gwiazdki tylko podczas stępu. Tak wiecie, powolutku, bez pośpiechu. Jak nie będziemy się spieszyć, to zbierzemy wszystkie. Możesz zbierać niebieskie gwiazdki tylko podczas kłusu. Mhm.
Fajnie, że one są tak blisko siebie, to jest łatwiej. Teraz będzie trudniej, ale... No... Udało się. Ogólnie czasami mam tak, że ten trening wychodzi dobrze, a czasami nie, więc to zależy. Gdybyście byli ciekawi. Jeżeli macie tę grę, dajcie znać, jak wam idzie. Czy zawsze dobrze, czy jednak nie. Bardzo lubię motylki w tej grze, są tak pięknie zrobione, bo ogólnie bardzo lubię motyle, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Dobra, zsiadam. Wow! Jest. O matko. Uff, 93. Jest dobrze. Gratulacje. Okej. Mamy nowe breechesy. Bardzo dziękujemy. Dobra. Wróć do Zielonej Doliny. Zobaczymy, jak tam z naszym koniem. Sprawdzimy, jak samopoczucie naszego konia, czy jest dobre. Widać, że jest dobre. Myślę, że możemy zrobić jeszcze jeden trening dzisiaj, skoro tak nasz koń się dobrze czuje. Tak, trzymaj. Pojedź. Teraz. Ach. Ten trening chyba też nie będzie dobry. Coś czuję. Nie poddawaj się!